żeby zregenerować naszą wątrobę, to na początku musimy odstawić te wszystkie niezdrowe rzeczy, tak? Czyli cukier, alkohol, przynajmniej może ograniczyć do minimum, zacząć regularnie jeść, ale są takie produkty topowe, które bardzo wspomagają pracę naszej wątroby i ona bardzo lubi też te produkty. Oczywiście ich jest długa lista, ale mogę wymienić kilka, na przykład grejpfrut czy burak ma takie silne działalności detoksykacyjne. Ja polecam nawet wieczorem wypicie sobie soku z grejpfruta z łyżką dobrej jakości oliwy. I to nasza wątroba bardzo lubi, ona głównie regeneruje się w nocy, więc sobie te składniki odżywcze pobierze, żeby zregenerować się. Płatki owsiane będą fantastycznym śniadaniem dla naszej wątroby, dlatego że w zbożach są aminokwasy, które wspomagają produkcję lecytyny, jeśli chodzi o wątrobę, bo wątroba produkuje lecytynę, a to pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu na przykład, ale też bierze udział w procesach trawienia lecytyna. Także to też będzie fantastyczne śniadanie. Oprócz tego kurkuma, a w zasadzie kurkumina, która się znajduje w niej, działa ochronnie i przed hematoksycznymi czynnikami chroni naszą wątrobę, takimi jak alkohol, mocna herbata czy kawa. Bardzo dobry będzie też jarmuż, który jest bombą witaminową, działa też przeciwzapalnie. I na przykład awokado będzie też świetne. Więc jest takich produktów kilka, można sobie dobre właśnie soki zdrowe przygotowywać, zwłaszcza o tej porze roku zalecane, żeby zregenerować tą wątrobę, żeby ona lepiej funkcjonowała i będzie naprawdę nam wdzięczna.